Szczęśliwa kampania opozycji Koalicji Obywatelskiej powoli dobiega końca, ale pracować będziemy do godziny 24 do rozpoczęcia ciszy wyborczej. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby mając na koncie 40 tysięcy 22 głosy w poprzednich wyborach, co jest historycznym wynikiem w tym okręgu wyborczym, opowiedzieć Państwu, jaka jest najlepsza taktyka i co się najbardziej opłaca wyborcom opozycji w tych wyborach, konkretnie w województwie opolskim, gdzie cały nasz region jest jednym wielkim okręgiem wyborczym. I jeżeli jesteście Państwo wyborcami opozycji, chcecie pokonać PiS, to najbardziej w tych wyborach opłaca się zagłosować na Koalicję Obywatelską, dlatego że to my odbierzemy mandat PiS-owi bądź Konfederacji. Sondaże pozostałych partnerów opozycyjnych są stabilne i nie musicie się obawiać o to, że nie wejdą do Sejmu. Ale jeżeli chcecie się podpisać pod zwycięstwem, do którego prowadzimy już od wielu tygodni, to najbardziej opłaca się głosować konkretnie na Koalicję Obywatelską, dlatego że wtedy ta premia mandatowa w okręgu, będąc największym komitetem, przypadnie Koalicji Obywatelskiej i to my pomniejszymy ilość mandatów PiS-u i Konfederacji. Mówię to też w oparciu o cały przebieg kampanii wyborczej, gdzie znokautowałem, można powiedzieć, Pawła Kukiza do tego stopnia, że do końca całej kampanii jedynka PiS-u nie podniosła się ani po prawomocnej moim zwycięstwie w trybie wyborczym, gdzie to sam Kukiz podał mnie do sądu, ani po ujawnieniu tych bulwersujących przepływów finansowych wokół jego fundacji. Dlatego będziemy dzisiaj wszystkich zachęcać w te ostatnie godziny do tego, żeby podpisać się pod zwycięstwem, żeby zagłosować, nie brać karty referendalnej.